Zadanie 20. Pole prostokąta jest równe 16, a przekątne tego prostokąta przecinają się pod kątem ostrym alfa, gdzie sinus tego kąta jest równy 0,2. Zaznaczmy sobie ten kąt alfa w tym miejscu. Tutaj mamy kąt ostry. I długość przekątnej tego prostokąta jest równa. Wypiszmy sobie najpierw dane, jakie mamy w tym zadaniu. Przede wszystkim wiemy, że bok AD oraz bok BC prostokąta są sobie równe i u nas one oznaczają się także małą literką B. Wiemy także, że długość boku AB i długość boku DC też są takie same i u nas dodatkowo oznaczyliśmy je małą literką B. Wiadomo, że kąt alfa w tym przypadku to jest dokładnie to samo co kąt A. Tutaj nie zrobiliśmy sobie oznaczenia, nie ma znaczenia, możemy tutaj teraz dopisać literkę S. Więc kąt alfa jest taki sam jak kąt ASD i dokładnie taki sam jak kąt BSC. Wiemy także, że sinus kąta alfa jest równy 0,2. Zapiszmy sobie dodatkowo, że przekątna AC jest dokładnie taka sama jak przekątna DB i oznaczmy ją sobie małą literką D. Nie będziemy tego oznaczać na rysunku, żeby nie spowodować nieczytelności rysunka. I teraz wypiszmy sobie szukane. My jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć długość przekątnej naszego prostokątu. I teraz musimy też zwrócić uwagę na to, że prostokąt jest równoległobokiem. A i jeszcze tutaj jedna rzecz, oczywiście pole tego prostokąta 16 jednostek kwadratowych. Skoro wiemy, że prostokąt jest równoległobokiem, to możemy wykorzystać tutaj wzór na pole równoległoboku. Chodzi tutaj dokładnie o wzór taki, w którym to przekątne równoległoboku mnożymy przez siebie i to, co nam wyjdzie, mnożymy jeszcze przez sinus kąta ostrego, który został utworzony przez te przekątne. My wiemy, że pole prostokąta jest równe 16, czyli pod P podstawiamy 16, równa się D razy D, to jest nic innego jak D kwadrat, natomiast sinus kąta alfa jest równy 0,2. Uzyskujemy zatem 16, które jest równe 0,2 D do potęgi drugiej. I teraz równanie to zamieniam stronami, czyli 0,2 D kwadrat jest równe 16 i teraz obustronnie dzielimy to równanie przez 0,2. Uzyskujemy na tej podstawie d kwadrat, które jest równe 80. I teraz nas interesuje to równanie, czyli jaką liczbę lub jakie liczby muszę podnieść do potęgi drugiej, żeby otrzymać 80. I mamy dwie takie liczby. Po pierwsze mamy minus pierwiastek kwadratowy z 80 oraz plus pierwiastek kwadratowy z 80. Przy czym na tym etapie musimy pamiętać o tym, że my rozmawiamy o geometrii płaskiej. W geometrii płaskiej, czy to również w geometrii przestrzennej, długości boków, długości krawędzi nie mogą być liczbami mniejszymi od zera. Dlatego d równe minus pierwiastek kwadratowy z 80 musimy wykluczyć. No i rozważamy tylko i wyłącznie d równe pierwiastek kwadratowy z 80, czyli wartość dodatnią. Pierwiastek kwadratowy z 80 to jest liczba niewymierna. Oznacza to, że nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi drugiej da nam 80. Pierwiastek kwadratowy z 80 natomiast pomimo tego, że jest to liczba niewymierna, możemy rozpisać jako iloczyn. I jest to dokładnie to samo, co 4 razy 20. I to możemy zapisać jako pierwiastek kwadratowy z 4 razy pierwiastek kwadratowy z 20. Pierwiastek kwadratowy z 4 to jest 2, natomiast pierwiastek kwadratowy z 20 dalej możemy rozpisać jako iloczyn, czwórki i piątki. Uzyskujemy na tej podstawie 2 razy pierwiastek kwadratowy z 4 razy pierwiastek kwadratowy z 5, czyli to jest dokładnie to samo co 2 razy 2 i razy pierwiastek kwadratowy z 5, czyli 4 pierwiastki kwadratowe z 5. I tak naprawdę tu już jest nasza odpowiedź, którą jest to, że przekątna prostokąta danego w zadaniu ma długość 4 pierwiastki kwadratowe z 5, czyli to jest odpowiedź A w tym zadaniu.